Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj razem z Szymonem z kanału Wojna Idei odpowiemy na film Everyday Hero. Mój film na temat aborcji i Biblii spotkał się z reakcją ze strony Orestesa, który w swoim filmie mówi zarówno o mojej odpowiedzi, jak i o dziele Szymona. Dlatego postanowiłem razem z nim odpowiedzieć na jego zarzuty. Na początek chciałbym poruszyć jednak pewną sprawę. A mianowicie, stało się to, czego się obawiałem przy polemikach. A mianowicie, że trzeba będzie poruszać wiele tematów, które są tak rozbudowane, że na ten temat powstały całe tomy książek. Więc wybaczcie, jeżeli będę pewne rzeczy upraszczał. Do większości z nich w przyszłości zrobię osobne filmy. O czym jest więc film Everyday Hero? O Bogu Starego Testamentu oraz jak interpretować ogólnie ten zbiór ksiąg. Stary Testament zawiera szereg praw i historii, które są dla nas straszne czy dziwne. Większość można bez problemu wyjaśnić kontekstem literackim, kulturowym oraz pamiętając o płocie Chestertona. Jak podkreślałem w swoim poprzednim filmie, stare prawo miało nas wychować. Święty Paweł dosłownie mówi, że prawo jest jak niewolnik, co wychowuje młodzieńca. Tak więc jest ono niedoskonałe, gdyż szkoli osobę niedoskonałą. Orestes porównał to jednak do patologicznego rodzica. Osobiście bardzo lubię porównania do ojcostwa i wychowywania dzieci, które swoją drogą bardzo często używane są przez osoby wierzące, ale też znajdują się w samym piśmie, w określeniu relacji między Bogiem a ludźmi. Bardzo je lubię między innymi dlatego, że dzięki nim możemy łatwiej zrozumieć, że współcześnie jesteśmy, i przepraszam z góry osoby wierzące, ale trochę tak to postrzegam, że współcześnie jesteśmy mądrzejsi i bardziej moralni od samego Boga w tym konkretnym kontekście. Po pierwsze, jeśli metaforą starożytnych Izraelitów będzie niesforne dziecko, które przeklina, bije kolegów i nie słucha rodziców, albo żeby być bliżej prawdy i tego, co jest opisane w Starym Testamencie, powiedzmy dziecko, które topi kocięta, podpala włosy innym dzieciom i popycha kolegów przed jadące samochody, rolą odpowiedzialnego, ale też miłosiernego i sprawiedliwego rodzica nie byłoby pójście na kompromis typu: wiem, że jesteś chodzącą patologią, ale ustalmy, że nie ma nic złego w topieniu kociąt, jeśli wcześniej zabijesz je łopatą. Albo nie ma nic złego w podpalaniu włosów dziewczynek, ale możesz robić to tylko w poniedziałki. Albo nie ma nic złego w wrzucaniu swoich kolegów pod samochód, pod warunkiem, że mają tęczę na koszulce. Można oczywiście uznać to jako pewien progres, mały bo mały, ale progres moralny. Ale, co jest chyba dla nas wszystkich oczywiste, gdybyśmy spotkali takiego rodzica, uznalibyśmy, że jest on równie niebezpieczny i nieobliczalny, a także niemoralny i nieodpowiedzialny, co jego dziecko, które stara się wychować. Osobiście uważam, że takie porównanie w tym przypadku nie jest odpowiednie. Lepiej moim zdaniem porównać Boga do trenera, który jest w stanie podnosić wielkie ciężary. Logicznym jest jednak, że dobry trener nie będzie kazał początkującemu dźwigać tych samych ciężarów co on, tylko zacznie z nim pracować od podstaw, od techniki, po powolny progres siłowy. Czy takie zachowanie sprawia, że blokujemy rozwój takiej osoby, gdyż nie dajemy jej większych ciężarów? No nie. Jeżeli bowiem damy mu ciężar, którego nie jest w stanie podnieść, albo co gorsza, jego ciało nie jest w stanie wytrzymać, to stanie się to. Dlatego nie uważam, że Bóg to patologiczny rodzic, a raczej dobry trener, który zamiast narzucać człowiekowi ciężary, jakich nie będzie w stanie unieść, dostosowuje się do podobiecznego i jego możliwości. Problemem nie jest to, że my dzisiaj jesteśmy mądrzejsi i bardziej moralni od Boga. Problemem jest to, że starożytni byli wychowani w innej kulturze i innej moralności. Należy zresztą pamiętać, że nauka wykazała, że kultury wykształcają całe spektrum zasad moralnych i tak naprawdę ciężko znaleźć jakiekolwiek wspólne dla wszystkich. Antropolodzy czasem wymieniają zakaz kazirodztwa i nie zabijaj. Ale inni uważają, że przykładowo demokratyczna Kampucza Pol Pota była krajem, gdzie morderstwa były de facto legalne, a monarchie faraonów praktykowały poligamię i uważały ją za dobrą. Brutalnie rzecz mówiąc, rację miał Protagoras, gdy powiedział: dobro samo polega na opinii. Opinie zaś są bardzo różne i wielka jest rozbieżność mniemań ludzkich. Dlatego argumenty typu użyj empatii, współczuj, to przecież logiczne, są całkowicie bezwartościowe. Historia bowiem pokazuje, że dla ludzi nakazy moralne nie są ani oczywiste, ani nie są logiczne. Empatia nie uchroniła człowieka przed prawami zezwalającymi na przykład na zabijanie dzieci tylko z woli ojca, jak miało to miejsce w starożytnym Rzymie. Dlatego zmiana pewnych zachowań czy norm musi postępować stopniowo. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj ktoś każe nam żyć jak Beduin oraz obrzezać kobiety. No wyobrażam sobie, że większość z nas nie byłaby z tego
szczególnie zadowolona, podczas gdy dla tamtych ludzi jest to coś całkowicie normalnego. Po drugie, możecie powiedzieć, ale wiesz, wtedy naród wybrany był naprawdę strasznie barbarzyński i pewnych kwestii naprawdę nie dało im się wytłumaczyć. Jeśli tutaj posiłkujecie się teorią Boga pragmatycznego czy Boga kompromisów, jak ja to nazywam, takiego, który jest przedstawiany w pismach Kościoła, a także we fragmentach, które wcześniej podałem, to ja uważam, że jest to bardziej teoria Boga słabego. Bo jak inaczej nazwać nieskończenie mądrą, ale przede wszystkim potężną istotę, która potrafiła niszczyć całe miasta i sprowadzać potopy, bo jej coś nie pasowało, ale która nie jest w stanie przekonać jednego barbarzyńskiego plemienia, że w sytuacji, w której dwóch mężczyzn się bije, a kobieta chcąc ich rozdzielić dotknie penisa jednego z nich, to odcięcie ręki tej kobiety nie jest najlepszym wyborem. Tutaj mamy do czynienia z kilkoma problemami. Po pierwsze, podobnie jak w przypadku cytatów o aborcji w Biblii, i tutaj mamy problem z naszym kochanym językiem hebrajskim, gdyż fragment o odcięciu ręki jest trudny do przełożenia i badacze nie wiedzą do końca, co on właściwie oznacza. Zrobiłem o tym osobny film, serdecznie zapraszam. Generalnie najbardziej prawdopodobnym rozumieniem tego prawa jest, jeżeli kobieta uszkodzi jądra mężczyźnie bez powodu, musi ona stracić rękę, podobnie jest w prawie asyryjskim, albo zapłacić karę pieniężną o wartości ręki. Jeszcze raz, zalecam czytać komentarze do Starego Testamentu. Z własnego doświadczenia wiem, że czytanie po prostu polskiego przekładu Biblii jest troszeczkę jak czytanie Pisma Świętego w języku oryginalnym do góry nogami przy zgaszonym świetle. Co więcej, musimy rozróżnić między prawem naturalnym a prawem Bożym. Zgodnie ze słowami Świętego Pawła, prawo nie jest dla sprawiedliwego, a dla tego, co postępuje bezbożnie. Nawet poganie mogą z pomocą łaski postępować zgodnie z prawem wiecznym, czyli naturalnym. Jednak przez grzech pierworodny, czyli zepsucie człowieka, jest to niemal niemożliwe. Dlatego Bóg ustanowił prawo, które ma nas kierować ku dobremu. Jednakże z powodu zepsucia człowieka, człowiek nie jest w stanie postępować idealnie. Dlatego właśnie, jak wspomnieliśmy, prawo miało nas wychować i było nieidealne. Bóg nie zmienił prawa wiecznego, a jedynie nakłada ciężary na człowieka, które ten może podnieść, gdyż mówi święty Paweł. Cóż więc powiemy? Czy prawo jest grzechem? Żadną miarą. Ale jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło nie pożądaj. Przykazania tego, czerpiąc podnietę, grzech zbudził we mnie wszelakie pożądanie, bo gdy nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. Gdyby więc Bóg nałożył na Izraelitów prawa moralne, których oni nie potrafiliby spełnić, tylko zesłałby na ich nieszczęście. Izraelczycy prawdopodobnie zaczęliby jeszcze bardziej łamać prawo wieczne. Znów, porównajmy Boga do trenera. Czy trener, który nakazuje podopiecznemu ćwiczyć na mniejszych ciężarach, gdyż większych nie jest w stanie podnieść, będzie przez nas nazwany trenerem pragmatycznym, trenerem kompromisu, albo po prostu trenerem słabym. Kto jest lepszy? Trener, co ciężkimi treningami doprowadza podopiecznego do szczytowej formy, czy ten, co na dzień dobry daje podopiecznemu ciężary, jakich nie jest w stanie unieść i doprowadza do tragedii? I ponownie, Bóg świadom tego, że ludzie tkwią w błędzie, a przez to trwanie w błędzie traktują inne osoby w pewnych sytuacjach jak obywateli drugiej kategorii, nie szuka dróg, by wyjaśnić im to zagadnienie, tylko podtrzymuje i sankcjonuje prawo związane z tą nieprawdziwą informacją, tym samym skazując przede wszystkim kobiety na kilkaset lat, a tak naprawdę dłużej, życia we wstydzie i poczuciu bycia gorszymi, tylko dlatego, że sam nie był w stanie postawić się i wyjaśnić prostej kwestii związanej z ludzkim ciałem, którą zresztą sam zaprogramował. Czy więc nie lepiej było, aby Bóg po prostu wyjaśnił to Izraelitom? Musimy pamiętać, że to nie było aż takie łatwe. Izraelici stali się monoteistami dopiero po niewoli babilońskiej, a i wtedy ich monoteizm był chwiejny. Gdyby Jahwe nagle zaczął gwałtownie zmieniać prawa Izraelitów, ci po prostu przeszliby do innych bogów, takich jak Baal, Asztera czy Moloch. Bogowie bowiem dla starożytnych nie byli idealni moralnie, ani nie byli też przewidywalni. Równie dobrze mogliby uznać, że Elohim jest złym bogiem, który chce ich nieszczęścia, podobnie jak Ares czy Enki. A z historii wiemy, że Izraelici łatwo odchodzili od Elohima. Spójrzmy na ofiary z ludzi. Elohim zakazał ich wielokrotnie, grożąc śmiercią za takie praktyki. I co? I nic. Izraelici łamali ten zakaz wielokrotnie i dalej palili dzieci w ofierze pogańskim bogom. Dopiero po wielu latach napomnień proroków Izraelici w końcu usłuchali Boga. I to jest tylko jeden przypadek. Większość proroków Starego Testamentu krytykuje Izraelitów za to, że ich moralność jest na
niskim poziomie i czynią zło. Izajasz krzyczy: twoi książęta zbuntowani, wspólnicy złodziei, wszyscy lubią podarki, gonią za wynagrodzeniem, nie oddają sprawiedliwości sierocie, sprawa wdowy nie dociera do nich. Orestes jest więc zły na Elohima, że ten nie dał Izraelitom wyższych norm moralnych, podczas gdy Żydzi mieli problem wypełniać już te przykazania moralne, które im Bóg dał. Dlaczego więc Jahwe nie wyjaśnił Żydom, że ich obawy co do nieczystości, miesiączki oraz nocnych zmaz są błędne? Gdyż był w trakcie tłumaczenia im, aby nie palili dzieci w ofierze, nie uciskali sierot, wdów oraz czynili sprawiedliwość, a szło im to niezwykle opornie. W końcu sam Elohim powiedział: wiedz, że nie ze względu na twoją cnotę Pan, Bóg twój, daje ci tę piękną ziemię na własność, bo jesteś ludem o twardym karku. Musimy również rozróżnić między prawem moralnym a prawem sakralnym. Otóż prawo sakralne dotyczyło tylko i wyłącznie kultu, a człowiek sakralnie nieczysty nie był nieczysty moralnie. Po prostu nie mógł sprawować kultu do czasu oczyszczenia. To troszkę jak u nas. Człowiek z brudnymi rękami nie powinien zasiadać do stołu. Nie oznacza to jednak, że taki człowiek jest zły. Po prostu musi umyć rączki przed posiłkiem. Prawo sakralne było wprowadzane po to, aby Izraelici odróżniali się i nie naśladowali czynów pogańskich ludów. Podobnie było w tych przypadkach, gdyż chociaż starożytni wierzyli, że miesiączka czy nocne zmazy mają związek z duchami czy demonami, to wcale ich nie zniechęcało. Wierzyli, że zarówno nasienie, jak i miesiączka posiadają bardzo niezwykłe właściwości, które wykorzystywali w swoich obrzędach magicznych. Z tego właśnie powodu, aby Izraelici nie zaczęli naśladować czynów Kanaanejczyków, gdyż łatwo z jednego przeszliby do ofiar z dzieci, uznał nasienie i miesiączkę za rytualnie nieczyste, aby Izraelitom nawet nie przyszło na myśl, że mogą się angażować w takie praktyki. Również uznanie nasienia za rytualnie nieczyste miało odstraszyć Izraelitów przed kananejskimi praktykami, którzy w świątyniach uprawiali nierząd. Jahwe, uznając jednak nasienie za nieczyste, zabronił takich praktyk. Po trzecie, i to uważam za najważniejszą rzecz, bo rozumiem w pełni argumentację Szymona, na przykład, że moralność to tak naprawdę proces i do tego długi proces. Zresztą mówi też o tym nauka. Sęk w tym, że ustanawianie praw, zwłaszcza w świętych księgach, praw, które są niemoralne, jak na przykład zabijanie za zbieranie patyków w sobotę, zabijanie czarownic, gejów, dzieci czy odcinanie rąk za jakieś błahostki, to działania, które proces ewolucji moralności opóźniają, a nie przyspieszają. Wydaje mi się jednak, że to właśnie historia pokazała, że Bóg ma rację. Jak wskazuje Anna Świerkówna, prorocy izraelscy kształtowali natomiast w rozstrzygający sposób teologię i myśl religijną Izraela. Głosili jako pierwsi wielkie idee etyczne i niezdezaktualizowane do dzisiaj zasady współżycia społecznego. Nikogo podobnego nie znajdujemy w profetyzmie pogańskim. To też ich znaczenie w dziejach kultury podkreślali niejednokrotnie nawet myśliciele zdecydowanie ateistyczni. Grecja nauczyła nas myśleć. Rzym rozbudował prawo. Lecz to właśnie Jerozolimie zawdzięczamy rozbudzenie sumienia i poczucie sprawiedliwości. Karol Marx chciał widzieć w prorokach swego rodzaju prekursorów socjalizmu. Inni jeszcze dopatrywali się w nich pokrewieństwa duchowego z francuskimi encyklopedystami. A wynika to z tego, że poganie w większości uważali, że relacja bogów z ludźmi polega na handlu i za pewne dobra bogowie zsyłają łaski. Bogów w ogóle nie obchodzi moralność człowieka czy ludzkie czyny oraz nie kochali ludzi. Jahwe z kolei odrzucił całkowicie taki układ, wyraźnie mówiąc, że nie liczą się dla niego ofiary, a moralne czyny ludzi. Był to pierwszy ważny etap, który doprowadził nas potem do Jezusa. Prawo Izraelitów stawało się bowiem podstawą moralności, a w najmłodszych częściach Starego Testamentu widzimy myśl, którą potem przedstawił Jezus. Warto zrobić o tym osobny odcinek, ale póki co kilka przykładów. Nauki Jezusa bowiem były nie wbrew Staremu Testamentowi, a wynikały właśnie z nich. Dlatego Bóg dawał prawo niedoskonałe, które zaczęło nas wychowywać, powoli przesuwając okno Overtona. Trzeba też pamiętać, że wbrew temu, co uważali marksiści czy zwolennicy teorii postępu, historia nigdzie nie kroczy, podobnie moralność. To, czy jakieś normy moralne są uznawane przez społeczeństwo w danym momencie, często jest wynikiem czystego przypadku. Wiele z dzisiejszych norm moralnych, które my uznajemy za powszechne i niezmienne, są zasługą kultury chrześcijańskiej. Trwałoby to zbyt długo, aby wszystko wymienić, tym bardziej, że napisano opasłe książki, zajmiemy się tym kiedy indziej, ale podajmy jeden przykład. Zabijanie noworodków. Zarówno w Rzymie, jak i w Grecji
Grecji było to praktykowane i moralnie dopuszczalne. To właśnie chrześcijaństwo, które wyrosło z judaizmu, zakazało takich praktyk. Jednakże to się może oczywiście zmienić. Dzisiaj nie brak filozofów czy ateistów, którzy uważają, że zabijanie noworodków powinno być dozwolone. Co do przytoczonych praw, wydaje mi się, że trzeba tutaj odróżnić prawo moralne od prawa sądowniczego. Prawa moralne w Starym Testamencie są święte i niezmienne, chociaż niepełne. Jednak prawa sądownicze są dostosowywane do danej kultury. Pokazał to Jezus w historii z nierządnicą. Nie zaprzeczył, że jej czyn jest złamaniem prawa moralnego. Zaprzeczył jednak, że prawo sądownicze powinno ją skazać na śmierć. I tak, zacznijmy od początku. Czyn człowieka, co zbierał patyki, był dla starożytnych jednym z najbardziej nieakceptowalnych przestępstw, jakich starożytnych mógł dokonać. Dla starożytnych, gdy bogowie zawierali z ludźmi umowy, oczekiwali od nich spełnienia pewnych warunków, w tym obchodzenie świąt. Człowiek, który pracował w szabat, czyli de facto w dzień święta, jawnie łamał tę zasadę i wzgardził Bożymi zakazami oraz de facto zbuntował się. Dla starożytnych było to przestępstwo całkowicie nieakceptowalne i karano z bezwzględnością. W mitach greckich Dionizos, gdy ktoś odmówił udziału w jego świętach, najpierw sprawił, że te osoby oszalały, zabiły własne dzieci, a potem zamienił je w nietoperze. Dla starożytnych czyn tego człowieka był skrajnie amoralny i buntowniczy. Również współcześni chrześcijanie uważają, że popełnił przestępstwo, gdyż jest napisane: dzień święty będziesz święcił. Tutaj jednak musimy zwrócić uwagę, że kara nie spotkałaby tego człowieka, gdyby zbierał patyki, bo był głodny albo chciał ogrzać chorego. Żydzi bowiem godzili się, aby nie przestrzegać szabatu w pewnych konkretnych sytuacjach, gdy wymagało tego dobro wyższe, co później potwierdził sam Jezus. Kara miała spotkać człowieka tylko wtedy, gdy zbuntował się przeciwko Bogu i zaczął łamać jego przykazania. Jeżeli bowiem ktoś gardzi Bogiem, to gardzi jego przykazaniami, a to prowadzi nas bardzo prosto do sami wiemy czego. Co do czarownic, to wydaje mi się, że Orestes popełnia tutaj popularny błąd, który niestety popełnia wielu ateistów. A mianowicie uważa, że czarownice nie istniały. Wiara w magię jest równie stara jak religia, więc logiczne, że istnieli też magowie. Istnieli w starożytności, w średniowieczu, a nawet podczas wielkich polowań na czarownice. Magowie, aby pozyskać moc, często dokonywali strasznych rzeczy. W starożytności palili ludzi żywcem. W średniowieczu mamy przykład hrabiego Gilles de Rais, który zgwałcił, okaleczył i złożył w ofierze szatanowi od 80 do 300 dzieci. Za czasów polowań na czarownice mamy przypadek czarownicy Kateryny, która w ofierze złożyła nawet 2,5 tysiąca dzieci. Czy naprawdę ktoś z nas nie uważałby, że takim osobom nie należałaby się kara dożywocia, a nawet śmierci? A przecież właśnie z takimi przypadkami miał do czynienia Jahwe. Jeden z historyków, opisując średniowieczne księgi nekromanckie, stwierdził: wczytując się w formuły nekromantów, możemy odczuwać rosnącą w nas sympatię dla inkwizytorów, ścigających wszystkie te praktyki i pompatyczne obrzędy. Dlatego Jahwe tak brutalnie zwalczał czarowników czy czarownice. Wiara w magię była powszechna, a w jej imię czyniono okrutne zbrodnie, na które Elohim nie chciał pozwolić. Co do homoseksualizmu, to chrześcijanie zgodnie powtarzają za Starym Testamentem, Platonem czy stoikami, że współżycie homoseksualne jest moralnie dla nas nieakceptowalne. Stary Testament z kolei wprowadził karę śmierci za tę praktykę z innego powodu. Na Bliskim Wschodzie praktykowano homoseksualną prostytucję kultową, dlatego aby Izraelici nie próbowali naśladować czynów kananejskich, Bóg nakazał karać seks homoseksualny śmiercią. Jak więc widzimy, problemem nie jest tutaj prawo moralne, a sądownicze. Ono było surowe, gdyż tego wymagała sytuacja. Jak słusznie zauważył Chesterton, często się mówi, że Bóg Izraela był jedynie Bogiem wojen, zwykłym barbarzyńskim panem zastępów, który rywalizował z innymi bogami, tylko jako ich zazdrosny wróg. Dobrze się stało dla nas, że dla całej reszty był on jedynie rywalem i wrogiem. Zwykła kolej rzeczy mogłaby bowiem sprawić, że jego wyznawcy aż nazbyt łatwo osiągnęliby rozpaczliwą porażkę, uznania go za przyjaciela. Aż nazbyt łatwo byłoby im sobie wyobrazić, jak wyciągają ręce w geście miłości i pojednania, obejmując Bala i całując malowaną twarz Asztary. Bóstwo, nazywane plemiennym i ograniczonym, ocaliło właśnie ze względu na swój plemienny i ograniczony charakter pierwotną religię całej ludzkości. Gdy jednak prawo nas wychowało, nie było już potrzeby, aby prawo sądownicze było aż tak surowe. Jak pięknie zauważył święty Augustyn, różnicą między prawem a Ewangelią jest strach i miłość. Podobnie zresztą było z niewolnictwem, które w wielu krajach chrześcijańskich bardzo często usprawiedliwiano właśnie tym, co było napisane w Piśmie Świętym. Ostatni właściciele niewolników w Stanach Zjednoczonych powoływali się na to, co znajdowało się w Biblii właśnie na temat posiadania innych osób na własność.
możecie powiedzieć, że to wina ludzi, że błędnie rozumieli Pismo i że nie rozumieli przesłania Jezusa Chrystusa. Ale przecież sami też twierdzicie, że Bóg, współtworząc Pismo, dostosowywał się On w mowie, okazując przezorność i troskliwość względem naszej natury. Wydaje mi się, że w tym przypadku nie wykazał się przezornością, bo ludzie dopiero niedawno zrezygnowali z tłumaczenia niewolnictwa Biblią, nie wykazał się też troskliwością, bo w tym wypadku Pismo dołożyło cierpienia wielu ludziom. I oczywiście nie twierdzę, że odpowiadało w całości za niewolnictwo, albo że w innych kulturach niewolnictwa nie było. I także nie wykazał się znajomością naszej natury, bo w kilku miejscach na świecie, nawet przed narodzinami Chrystusa, starano się w miarę możliwości z niewolnictwem się rozprawić. Przejdźmy więc do niewolnictwa. Problem jest niestety taki, że jest to tak obszerny temat, że mógłbym poświęcić na niego kilka godzin, a podejrzewam, że nie wyczerpałbym tematu. Zauważmy jednakże parę rzeczy. W starożytności niemal nikt nie postulował zniesienia niewolnictwa. Mamy przypadki tylko kilku greckich filozofów, ale generalnie nawet niewolnicy, którzy się buntowali, nigdy nie postulowali zniesienia niewolnictwa. Zaczęło się to zmieniać za sprawą nikogo innego jak świętego Pawła, który potępił handlarzy niewolników oraz stwierdził, że nie ma ani niewolnika, czy człowieka wolnego, gdyż wszyscy jesteśmy równi w Jezusie Chrystusie. Swoją drogą, Paweł tą myśl wywiódł ze Starego Testamentu, który nakazuje kochać niewolnika pogańskiego jak brata. Logicznym jest, że dla wielu chrześcijan trudno było usprawiedliwić niewolnictwo. Niektórzy, jak święty Grzegorz z Nysy, wprost nawoływali do zniesienia niewolnictwa. Dlatego, jak zauważają historycy, nawrót niewolnictwa w okresie renesansu powinien był zwrócić uwagę badaczy na proces odwrotny, który miał miejsce na początku IV wieku. Niewolnik całkowicie pozbawiony praw, niewolnik rzesz, jakim był on w państwie rzymskim, nie mógł oczywiście przetrwać długo w czasach rozpowszechniania się Ewangelii. Już sam proces wyzwalania niewolników został znacznie uproszczony w IV wieku. Rola, jaką odegrał Kościół w dziele wyzwalania niewolników, została ostatecznie uznana przez kodeks Justyniana, według którego pobyt w klasztorze, podjęty z zamiarem wstąpienia doń na stałe, zawieszał każdą formę poddaństwa. Justynian zniósł również prawo rzymskie dotyczące zakazu wyzwolenia ponad 100 niewolników jednocześnie. W V wieku święty Cezary wykrzykiwał do ludzi, którzy potępili go za to, iż zapłacił za uwolnienie niewolników. Ciekaw jestem bardzo, co powiedzieliby ci, którzy ganią mnie, gdyby znaleźli się na miejscu owych jeńców, których wykupiłem. I tak, wyzwalanie niewolników stało się chrześcijańską cnotą. Pod koniec średniowiecza niewolnictwo w Europie zanikło niemal całkowicie. Było ono dozwolone tylko w przypadku jeńców wojennych i za różne przestępstwa. I uwaga! Ten rodzaj niewolnictwa jest legalny do dziś. Pracę jeńców reguluje konwencja genewska. Z kolei w USA praca więźniów jest obowiązkowa, a w Polsce dobrowolna, ale więźniom zabiera się większość zarobionych pieniędzy. Oczywiście nikt tego nie nazywa niewolnictwem, no bo to bardzo nieładne słowo, ale zasady są te same. Podejrzewam też, że większość z nas zaakceptowałoby pracę więźniów. Można więc powiedzieć, że chrześcijanie w średniowieczu mieli pogląd na niewolnictwo niemal identyczny jak my dzisiaj. Oczywiście nikt nie zaprzecza, że niewolnictwo odżyło podczas wielkich odkryć, ale wywołało to u wielu ludzi moralne oburzenie. Indiańskich niewolników bronił przykładowo Cassas, przepraszam, że źle wymawiam. Czarnych przykładowo Alonso, arcybiskup Meksyku. Paweł III potępił zniewalanie Indian i innych ludów. Inkwizycja hiszpańska w XVII wieku nakazała uwolnić wszystkich niesprawiedliwie zniewolonych czarnoskórych. Zniesienie niewolnictwa nie dokonało się wbrew, ale dzięki chrześcijaństwu. Oczywiście wielu właścicieli niewolników powoływało się na Biblię, ale wielu zwolenników abolicji również. Zresztą i zwolennicy niewolnictwa wiedzieli, że poparcie Biblii dla ich czynów są wątpliwe. W końcu z Biblii dla niewolników usunięto 90% Starego Testamentu i 50% Nowego, gdyż według kolonizatorów mogłyby te fragmenty zachęcić niewolników do walki o wolność. Nie ma więc moim zdaniem racji Orestes, że Bóg przyczynił się do cierpienia wielu ludzi. To jego nauki doprowadziły do powstania chrześcijaństwa i do zaniku niewolnictwa, a gdy ono odżyło, stało się podstawą do walki z nim. Zniesienie niewolnictwa zaczęło się od nauk Starego Testamentu, które głosiły, że nawet niewolnik pogański jest dla człowieka bratem, którego trzeba kochać. Potem nauki świętego Pawła o handlarzach niewolnikami i jedności w Chrystusie dołożyły kolejną cegiełkę. To w zasadzie tyle. Poruszyliśmy naprawdę wiele tematów. Prawo moralne, naturalne, ofiarnicze, sądowe, historia czarostwa, niewolnictwo, kultura bliskowschodnia, socjologia moralności i wiele, wiele innych. Dlatego nie przedłużając, przekazuję głos Szymonowi. No hej, wbijam tutaj tylko na moment, żeby odnieść się pokrótce do uwag Orestesa, które skierowane były konkretnie do mnie. A mianowicie... Wydaje mi się, że w tym fragmencie Szymon stara się nieco oddalić odpowiedzialność Boga za to, co jest napisane w Starym Testamencie, a niemal całkowitą odpowiedzialnością obarczyć ludzi, którzy ten Stary Testament pisali.
Ja rozumiem, że być może moje słowa sprawiały w pewnych miejscach takie wrażenie, ale absolutnie nie próbowałem tego twierdzić. Jeżeli tak to zabrzmiało, no to tutaj jest mój błąd absolutnie. Natomiast chodziło mi o to, że mówiąc, że jeśli coś jest opisane w Biblii jako miłe Bogu, to znaczy, że jest po prostu dobre z perspektywy tamtych ludzi, miałem na myśli, że to nie znaczy, że tamtym ludziom się wydaje, że to jest dobre, tak jakoś nie wiem, niezależnie od tego, czy Bogu się to faktycznie podoba, czy nie, tylko oznaczało to, że jest to dobre z uwzględnieniem kontekstu, w jakim ci ludzie funkcjonują i ich zdolności poznawczych. Miałem nadzieję, że jest to w miarę logiczne, ale rozumiem, że można było to odebrać inaczej. Niemniej jednak, patrząc na całość też odcinka Orestesa, mam wrażenie, że w kilku punktach delikatnie się tutaj rozmijamy i trzeba będzie się tutaj przez momencik nad tym zastanowić, zwłaszcza nad rzeczami takimi jak tutaj. Bo nie chcielibyśmy przecież myśleć, że Bóg aktywnie działał w sposób, który trudno dziś usprawiedliwić, lub pomagał ustanawiać prawa, które były niemoralne. No, czy na pewno? Ponownie, zastanówmy się nad tym przez moment. Dziś, czy dobrym jest, aby organ władzy zabił mordercę? Ja wiem, że wśród widzów zdania będą podzielone, ale na ten moment załóżmy na potrzeby dyskusji, że my mamy rację, no bo zakładam, że Orestes się ze mną tutaj zgodzi, że niemoralnym byłoby, aby w dzisiejszych realiach władza tak po prostu zabijała morderców, bo są po prostu lepsze sposoby na radzenie sobie z tym. Ale czy dobrym byłoby, aby organ władzy zabił mordercę w momencie, gdy w naszej wiosce nie ma lochów, nie stać nas na utrzymanie tego człowieka do końca życia i jeżeli my byśmy tego nie zrobili w świetle prawa, nie zabili go w świetle prawa, to najpewniej doszłoby do samosądu, który spowoduje chęć odwetu i za bardzo krótki czas będziemy mieć tutaj bardzo, bardzo brzydki problem. Czy w takim ujęciu nie dałoby się powiedzieć, że zabicie tego mordercy w świetle prawa byłoby właściwym rozwiązaniem, a przynajmniej najwłaściwszym w stosunku do realiów, w jakich jesteśmy i do stanu umysłowego ludzi, w jakim się znajdujemy. I to nie jest tak, że to jest właściwe tak po prostu. To jest najwłaściwsze, do czego ludzie dani są po prostu zdolni. I oczywiście można byłoby zapytać, czy nie dałoby się po prostu tym ludziom, w tym naszym przykładzie, powiedzieć, żeby poprzebaczali sobie nawzajem, żeby od dzisiaj żyli w pokoju, żeby się wszyscy po prostu dogadali i zrobili tak, żeby było dobrze. No, wydaje mi się, że nawet współczesne realia pokazują, że bardzo często nie da się tego tak po prostu ludziom powiedzieć. To znaczy, że gdy po prostu to ludziom powiesz, to oni cię po prostu zignorują i dalej będą się pałować w całkiem sporej ilości przypadków. To znaczy, patrząc na to ogólnie, wydaje mi się, że jest wiele rzeczy, które dziś uznalibyśmy za niewłaściwe czy za niemoralne, ale poprzez historię było wiele realiów, w których upierałbym się, że było to najwłaściwsze, do czego tamci ludzie byli zdolni. I wydaje mi się, że cały koncept tego nakładania na ludzi takich właśnie ciężarów, do jakich są zdolni tylko unieść, nawet jeżeli, że tak powiem, w pełniejszej perspektywie jest to nie do końca moralne, wydaje mi się, że Orestes całkowicie sam ten koncept rozumie. A mianowicie wnioskuje to po takim jego filmie, który dotyczył nierezygnowania z czerwonego mięsa w temacie weganizmu. Ponieważ załóżmy teraz na moment na potrzeby dyskusji, że rzeczywiście jedzenie zwierząt jest ostatecznie niewłaściwe moralnie, że nie powinno się tego robić. I w swoim filmie z perspektywy osoby, która uważa, że nie powinno się jeść zwierząt, jednocześnie zauważasz, że jeśli ktoś nie potrafi z tego zrezygnować, to lepszym jest, aby jadł krowy niż kurczaki i jesteś gotów nawet ludziom polecić takie rozwiązanie, że lepiej jest jeść krowy, a nie jeść kurczaków, niż jeść kurczaki, a nie jeść krów, ponieważ między innymi po prostu mniej istot umiera w tym procesie i z wielu innych powodów, które wymieniasz w filmie, których tutaj nie będę powtarzał, ale generalnie ja całkowicie rozumiem tę argumentację, moim zdaniem jest ona w pełni spójna i logiczna przy przyjęciu tych początkowych właśnie założeń weganizmu. Natomiast chodzi mi tutaj tylko o to, że to jest dobry moim zdaniem przykład, że dostrzegasz, że można ludziom polecać takie półśrodki w momencie, gdy po prostu nie są zdolni do przyjęcia pewnych norm w całości, ponieważ z tej perspektywy to nie jest tak, że jedzenie krów jest właściwe, prawda? Nie jest, ale lepiej już polecić ludziom to niż nic, prawda? Lepiej niech będzie ten mały krok niż nic nie zostanie w tym temacie zrobione. I dlatego, wracając do Starego Testamentu, my nie staramy się usprawiedliwiać tekstów biblijnych tym, że ludzie coś tam pokręcili, tak, że to nie wiem, że to ludzie napisali, a nie Bóg, czy coś takiego, tylko zauważamy, że po prostu ludzie ci do przyjęcia niczego lepszego nie byliby zdolni. To znaczy, nie próbujemy zwalać winy na ludzi za ten tekst, tylko, że tak powiem, na stan, w jakim ci ludzie się znajdowali.
to było najlepsze, do czego oni byli zdolni, a nie, że do dziś nie jesteśmy do czegoś lepszego zdolni. Zwłaszcza, że tak jak w ogóle przedmówca mówił chwilkę temu, że ci ludzie nawet tego nie byli przecież w stanie w pełni przestrzegać. I, no, i tak czy siak składali ofiary z dzieci, i tak się mordowali, zdradzali i wszystko, co się tylko dało. To znaczy, to co dostali w tej formie, na którą teraz narzekamy, i tak ledwo ogarniali. A dodatkowo, omawiając to wszystko, mam wrażenie, że pomija się też jeszcze jedną dość istotną, ważną rzecz. A mianowicie, patrzymy tutaj, cała ta dyskusja patrzy na wycinek procesu rozwoju moralności, nie odnosząc się do tego, że krok po kroku z tego procesu wyłoniło się coś zupełnie, może nie zupełnie, ale coś wyraźnie innego, z czego wszyscy korzystamy. Bo kłóciłbym się, Orestesie, że miarę, którą przykładasz do wycinka procesu, mówiąc, że jest niedostateczny, bierzesz w dużej mierze z końca tego samego procesu. I no bo normy etyczne ludzi w naszej cywilizacji, kłóciłbym się, i to zarówno ludzi wierzących, jak i niewierzących, są w ogromnej części ukształtowane w oparciu o etykę wywodzącą się z chrześcijaństwa i pośrednio właśnie od tych barbarzyńców, na których dzisiaj tak narzekamy. I dzięki powolnemu procesowi dobudowywania naszej moralności na ich moralności, to znaczy dzięki temu, że oni byli wtedy tacy, jacy byli, my dziś możemy być lepsi. Innymi słowy, metaforycznie, nasze fundamenty są niżej niż my, bez wątpienia, ale tam właśnie powinny być i dobrze, że tam są, dobrze, że mamy pogląd na te fundamenty, na te, jakie one były, bo pomimo iż są one ewidentnie niżej niż my, to bez nich nie byłoby po prostu na czym budować, ponieważ struktur nie da się zawieszać w powietrzu. I myślę, że warto o tym wszystkim po prostu pamiętać. I to jest oczywiście też coś, co rozumiem, że to wszystko zasługiwałoby na dłuższą rozmowę i ja mam szczerą nadzieję, że być może będziemy mieli, Orestesie, jeszcze okazję o tym porozmawiać, ponieważ bardzo, moim zdaniem, mogłaby z tego wyjść ciekawa dyskusja, ale też nie musimy się z tym śpieszyć. Niemniej jednak to tyle. No i do usłyszenia. A jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle apologetyką, a jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam, bo ja często oglądam i są tu jak najbardziej wartościowe treści, nawet jeżeli czasem się z czymś nie zgodzę. Także to tyle. I do usłyszenia. Hej.